Na kolejny ósmy etap musieliśmy sporo czekać, bo praktycznie czekaliśmy do pierwszego dnia wiosny 2009 roku. Wyjeżdżamy dzień wcześniej, o godzinie 20, busem w trochę poszerzonym składzie, bo jest nas 14 osób. Z poprzedniego składu brakuje nam 3 osób. Nie ma Stasi, nie ma Kazika, nie ma również Julii. Wszyscy mają kontuzje i nie są w pełni dysponowani. Zajeżdżamy na przejście graniczne, najnowocześniejsze w tamtym czasie i na pewno do dnia dzisiejszego obecnie najnowocześniejsze przejście w województwie warmińsko-mazurskim. Wtedy jeszcze nie było otwarte. Otwarto je dopiero następnego roku, 3 grudnia 2010 roku. Czekamy tutaj dosyć długo, bo ponad godzinę czasu na funkcjonariuszy. Okazuje się, że będzie z nami szła funkcjonariuszka i funkcjonariusz. Ale zanim doczekamy się przy bardzo zimnej aurze, jest może 2, może 3 stopnie tylko powyżej zera i wieje bardzo silny wiatr, co będzie z pewnością widać na niektórych zdjęciach. Na początek rozdajemy sobie proporczyki. Proporczyki, aby ludzie, których spotykamy, aby wiedzieli, bo nie zawsze są tacy, którzy do nas podchodzą i się pytają, to będą przynajmniej mogli sobie przeczytać, że jesteśmy z Lubina, jak mamy na imię i nazwisko i jaki jest nasz cel, czyli przejście dookoła Polski. Grupę trzeba ustawić. Proszę, grupa, proszę, gdzie jest grupa, proszę. Bardzo zimny wiatr wieje, szukamy rękawic, bo kurczę, ręce odpadają. A za chwileczkę będzie ceremonia wręczenia takich oto chorągiewek imiennych. 3511, pieszo dookoła Polski. I ta pierwsza jest dla Wacka Osowskiego. Pierwszy. Wacek Osowski. Który to jest? Jest Wacek. Na tle, dla Wacka Osowskiego. No to teraz Wacek zasłonił. Zaraz. Wacek Bajera zasłonił. Wacek. Spotkali się. Niech ci się nosi. Proszę tutaj do mas mediów. No. A małyniaka nie ma. Ludwik Droszczak. Który to? Proszony. Jeszcze. Wacek dać ciut naświetli. No. Dobra, już go prześwietliliśmy. Nie wiem. No, będą się cało... Niech ci się nosi. Niech ci stoi. Stanisław Moczko. Tu prosimy, tu. Standardowy. No, on jest standardowy, proszę, trzeba. A nie będę ściągał. Dziękuję. Nie będę, nie ściągaj. No. Andrzej Dubiński. Rodzynek nasz. Jestem tutaj. Tu, proszę stąd. O. Tak? Tak. No buzi nie musicie sobie dawać. Taka mina poważna. Hela Moczko. Poważny proceder. I oddalam się. To ja, to dla mnie. Ale no. Piękny. Nie? No, nie? No. Ania Zaczyńska. Ania. Jedzie. No dobrze, jedzie. Tu stąd. No bo tu jedzie. Może stąd. Klapę? Henryk Szakiel. Który to? A, to ten. Dziękuję. Dalej. Janek Doleziński. To on, to od pani porucznik. A gdzie pani porucznica na rowerze? Krysia Bratek. O, jestem. Pani kapitan. Nina Zaczyńska. Tak, jestem. To ja. To ja. To ja, to ja, to ja. To ja, to ja. No. Andrzej Bajger. Jestem. Który to? Dawaj, dobra. Bateria. Bateria? To ty jesteś Bajger. Kurczę,
Udało się. Dobra, jedźmy dalej. Jagoda, Wawrzynia. Trzymaj. Dziękuję. Dziękuję. Piękne. Dziękuję. Julia Prebes nie ma. Jest taki jeden, Jasiu. Piotr Socha. Naszym chorążym dzisiaj jest Krysia Bratek, a funkcjonariusze nasi to młodsza chorąży Justyna Kaliszewska i sierżant Rafał Liziński. To są funkcjonariusze z Lelkowa i oni będą nam towarzyszyć praktycznie przez ponad 21 kilometrów. To ten. Nie ogoliła się? Nie, ale może i ona tylko... I samemu dla mnie zostało. Czekaj dla Krzysia. Czekaj, Krzysiu, wręczę ci, proszę Krzysiu, to dla cię. To musi być buzi. Żadne buzi. Dokument robią. Nie ma żadnego. Wiecie, dziewczyna, a... Po buzi będzie. Po buzi będzie, o! Ale może jeszcze pojedę troszeczkę. Tak. Eskortują nas również samochodem, ale to chyba inna placówka. Tereny tej części Warmii są bardzo ciekawe. Po pierwsze, że mieszkają tutaj ludzie, którzy w roku 1947 zostali przesiedleni w ramach akcji Wisła z Bieszczad w 1947. Druga sprawa, bliskość granicy, która spowodowała, że wiele miejscowości utraciło znaczenie. Niektóre są wyludnione, a w niektórych, jak na przykład w Jarocinie, przez który przechodzimy, mieszka zaledwie 30 osób. Praktycznie niewiele się dzieje. Autobusy tutaj nie dojeżdżają. Jest bardzo fajnie, ciekawie, ale turystycznie teren jest ten zapomniany. Natomiast ludzie ci tutaj są bardzo serdeczni, bardzo pomocni. Interesują się nami, co będzie zresztą widać na terasie naszych kolejnych etapów. A gdzie my jesteśmy teraz? Co to za miejsce? Kolonia Żelazna Góra, dokładnie. A, Żelazna Góra, to zobaczymy później na mapę. I z panem Cezarem. Jak z panem Cezarem? Razem Cezarem. Nie. Opisany Cezar, o! To jest Cezar. Tak. To pseudonim chyba przygraniczny. Jak wam się idzie? W takim tempie. Piękna okolica. Granica jest niedaleko. Niedostępna. Cisza, pustynia. Nie ma nikogo. Zwierząt, ludzi nie spotykamy. Jak tam, Krysia, się czujesz dzisiaj? Super. Chyba grzeczny byłeś, bo taka pogoda. No ale dlaczego ty nie wierzysz we mnie? Dlaczego ty nie wierzysz? Swojego imiennika na górze. Dochodzimy do kamieniołomu Mędrzyki. W tym kamieniołomie, zaprzyjaźnionym zresztą z naszymi funkcjonariuszami, robimy sobie herbatę, a w zasadzie otrzymujemy ją, również kawę. No i dowiadujemy się wielu rzeczy na temat mieszkańców, którzy tutaj funkcjonują. Żyje się tutaj bardzo biednie. Około 20% mieszkańców to są osoby pochodzenia ukraińskiego. Bliskość granicy powoduje, że mieszka się po pierwsze trudno, brak przejść granicznych i generalnie ciężko się tu żyje. Dobra, koniec przerwy, idziemy. Pani przyjmuje zamówienie na kawę, herbatę. Pani przyjmuje zamówienie. Co się stało? Słuchajcie, kochani, z uwagi na to, że ja nie mam książeczki dookoła Polski. Mają tyle. Nie, wyciągnę z głowy całkowicie, że idę dookoła Polski. Ja chciałam... No wreszcie tego Krzyśka sfilmowałem. To ja bym też prosił kawkę, jeżeli można, dobrze? Dziękuję ślicznie z góry. Po raz pierwszy wziąłem na eskapadę kijki trekkingowe, które naprawdę się przydają. No ale w miejscu, gdzie odpoczywaliśmy, pozostawiłem je, kiedy ruszyliśmy
po kilku kilometrach zorientowałem się, że po prostu tych kijków nie mam. A że były to kijki nowe, jeszcze stanowiły prezent, w związku z tym musiałem po te kijki biegiem wrócić. Kiedy wróciłem po te kijki, na szczęście pan, który tam był na Komarku, zaproponował mi podwiezienie do grupy, z czego oczywiście skorzystałem. A kolega mówi, a ty gdzie masz kijki? Bo ja na co dzień nie chodzę z kijkami. Ale tutaj sobie wziąłem, bo jednak przy takich dłuższych dystansach jest wygodniej, jest lepiej. Dobrze chodzi ten motorek, nie? No ładnie. No. Cztery biegi ma. Ja to właśnie chciałem, nie tego, tego skutera, nie? No, no. Niedobre. Nie, skutery są za słabe. No. A tu jeszcze macie takie drogi, że... No. No. To tu zostawić? Tak, tak, tak. Miejscowość Piele, znowu tylko około 40 mieszkańców. Kiedyś był jeszcze tam PGR, który w obecnym czasie już niestety nie istnieje. I bardzo niewiele osób, które możemy spotkać. Praktycznie rzecz ujmując, nikogo nie spotykamy na trasie. A do granicy mamy od czasu do czasu około pół kilometra, kilometr, a czasem i nawet więcej, bo granica jest po prostu w tym rejonie zalesiona, zabagniona, bo też jest tutaj wiele cieków i niewielkie, małe jeziorka. Zdjęcie robił. No. Proszę zrobić zdjęcie. No, lekki już jest. Powiedz, że na około Polski idziemy. Ojej. Z najładniejszą dziewczyną, jaką spotkałem. Pani jest pierwsza. Zapytaj się, Wacek, co to za miejscowość? Gdzie to my trafili? Ja? Miejscowość? To? Piele. Piele? A, Piele. No tak, tak. Dzień dobry. Wreszcie wchodzimy w jakiś ciekawy las i tam po lewej stronie, gdzieś tam w odległości, może 400 metrów, może mniej, jest granica z Rosją. Idziemy teraz akurat wzdłuż granicy. Humory nam dopisują, pogoda nam dopisuje, zresztą to chyba widać. No i mamy gdzieś jakieś 17 km za sobą. Jasiu, ile mamy przed sobą? To znaczy w dniu dzisiejszym? No w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym to jeszcze około 25. W okolicy miejscowości Jarzeń wreszcie dochodzimy do granicy. Kiedyś przez miejscowość Jarzeń prowadziła droga do Królewca. Była to szeroka droga, w związku z tym tą drogą idziemy. Niestety ona się urywa przed granicą. Natomiast na samej granicy robimy sobie zdjęcia, no i otrzymujemy takie właśnie ciekawe informacje od funkcjonariuszy o historii właśnie tego miejsca. No, ciekawie również wyglądają słupki Federacji Rosyjskiej. Wreszcie możemy tą granicę poczuć. No, ale za chwileczkę znowu powracamy w jakieś leśne głusze i ciągle kierujemy się w stronę słońca. No i wreszcie jest granica. Tyle chodzenia, chodzenia, żeby zobaczyć kilka słońca. Tak wygląda przyroda. Naprawdę. Chyba niewiele osób tutaj w ogóle przyjeżdża, przychodzi. Natomiast nam jest dane tutaj właśnie to wszystko oglądać. A zaraz spróbujemy żerawie ściągnąć. Bardzo są ludzie daleko. W tej chwili. O, właśnie.
za miejscowością Młynowo na moście rzeki Stradyń. W zasadzie to taka rzeczka. Następuje zmiana funkcjonariuszy. Tym razem mamy funkcjonariuszy z placówki Górowo-Iławeckie, kapitan Jerzy Tatol i chorąży Andrzej Stec. I z nimi idziemy kolejne kilometry, które nam się bardzo, bardzo przedłużają z tego względu, że mieliśmy w planie około 30 km, a okazuje się, że my już mamy blisko 30 km, a świeża siła, świeża moc tych funkcjonariuszy bardzo sympatycznych, którzy chcą nas przeprowadzić w dalszą trasę. Jeszcze może na pewno nie będziemy za wszelką cenę tam dochodzić. Zobaczymy. Ja wiem, no zgadza się. Jedzie za nami samochód, a my maszerujemy tutaj już z kapitanem. No i będziemy próbować walczyć. Tutaj świeżo po dzikach. Nawet dzika żeśmy dzisiaj spotkali. No i słoneczko, pogoda nas tutaj jak na razie rozpieszcza. No już tam nie będziemy oczywiście podchodzić do tego szlawanu. No chciałem się sfilmować tylko. Jak nie ma co? A komu to się mówić chce? Nikt nic nie chce mówić. A jak uzgodniliście? Punkt docelowy? No jak? Normalnie ustaliliśmy w medyce, jak to tam. W medyce się spotkamy. Ale przed Krzysiem będzie mówił. Zakazu nie było. Krzysia będzie mówił. A co ja mam powiedzieć? Krzysiek. Nic nie będę mówił, bo to się wszystko wyda. A tajemnicy jest tyle ho, ja widziałem nawet. Nie? Ale ty jesteś tajemniczy dzisiaj. No. W wielu miejscach jest jeszcze śnieg, szczególnie właśnie w lasach. W miejscowości Galiniec spotykamy dzieci, które z miłą chęcią by chciały z nami przejść się dookoła Polski. Ciekawie to wygląda, że tyle dzieci, każde z nich się nam przedstawiło, no i wszyscy jakby z jednej rodziny. A pan skąd? Lubina. Lubina? A nie wiecie, gdzie to jest? Co w szkole nie uczyli? Jest Lubina. A wiecie, gdzie jest województwo dolnośląskie? Słuchajcie, ja jestem Edward, a wy? Łącki. Nie wstyd, to się wytnie. To się wytnie. Wiecie, gdzie jest Wrocław? Tak. A Legnica? Tak. A Lubin koło Legnicy? Tak. No tam my właśnie mieszkamy. Ale słuchajcie, co to jest za miejscowość w ogóle? Co to jest? Galiny. A Galiny. Daj, ja pójdę. Mamy młodych kandydatów na marsz dookoła Polski. Ja bym poszła. Ja też. Mnie, to bym poszła. No to co, przedstawicie się? Ja mam na imię Lidia Pytlarska. Ja Weleta Głom. Ja Justyna Pytlarska. Ja Jan Pytlarski. Bardzo ładnie. Ja Magda Głom. Magda, moja córka też jest Magda. Ja Krzysztof Głom. Aleś Pytlarski. Pięknie. Jestem z tyłu jeszcze. Andrzej Głom. A jak wygląda nasze przejście wzdłuż granicy? A no właśnie. Tak jak za chwileczkę zobaczycie, w wielu miejscach musimy obchodzić błoto, rozlewiska. Nie da się czasami przejść. Kiedy już po 30 paru kilometrach spotykam kolejne rozlewisko, gdzie trzeba byłoby około 2 kilometrów nadrobić, a że jestem na końcu grupy z tego względu, że robiłem ten krótki reportaż z dziećmi, postanowiłem ściągnąć buty, skarpetki. I pomimo tego, że na wodzie był lód, postanowiłem po prostu te kilkaset metrów przejść brodem. Droga wygląda tak. Po prawej stronie jeszcze gorzej. W takim układzie.
jedyne wyjście, które przychodzi mi do głowy, mimo zmęczenia, to po prostu przejść to w jakiś inny, cudowny sposób. No to idziemy. Idę! Jedynka, jedynka, zgłoś się do rzeki. Trochę lodowata to jest ta woda. Jestem prawie na drugim brzegu. Temperatura tej wody, no ani tak zera stopni. No już jestem cały. Dochodzimy do drogi na miejscowość Orsy. No musimy dojść do tej drogi, bo w wielu miejscach po prostu nie ma żadnych dróg. Bus nie odebrałby nas, a tam udało się, że bus po nas po prostu przyjechał. I Grzesiu, który załatwił nam nocleg w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania, czyli w Górowie Iławeckim, zabiera nas stamtąd. Z funkcjonariuszami się żegnamy, natomiast wiemy, że również dnia następnego z nimi się po prostu spotkamy, aby kontynuować dalszą część. Żeby to nie doszło. Pokażmy nasze trudy, pokażmy. Widać, widać wasze trudy i znoje. Uśmiechać się proszę. Uśmiechać się proszę, tak. Końcówka naszego dzisiejszego pierwszego dnia. Ostatnia prosta i tam podobno za tym zakrętem wręcz na pewno będzie czekał na nas bus. Jesteśmy w centrum Górowa Iławeckiego, malutki. No dobra, idziemy na zakupy. A jak będzie wyglądał dzień kolejny? No, udaje nam się porozmawiać z funkcjonariuszami i będziemy szli już wzdłuż granicy, która w tej placówce jest o wiele, wiele lepiej utrzymana. W związku z tym jest duża szansa, żeby iść wzdłuż słupów. Zapraszam więc na kolejny dzień. Dzień pełen wrażeń, dzień drugi, jeszcze bardziej mroźno. Po granicy, dzień kolejny, chyba już 9. Zapraszam.